chwała nie będzie naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi za to, że mamy darowane wszystko to, czego nam do życia, do pobożności potrzeba. Chciałbym kontynuować ten temat, który może nie jednego z nas poruszył, mnie osobiście bardzo. I chciałbym powiedzieć, że autor listu do Hebrajczyków napisał takie bardzo znane słowa. To byłby znowu inny zupełnie taki temat, który mówi w 12 rozdziale, w 12 wierszu: dążcie do uświęcenia, bez którego żaden nie ogląda Pana. Takie tutaj jest wyraźne wskazanie, a raczej wyraźny nakaz: dążyć do uświęcenia, bez którego żaden nie ogląda Pana. To jest w liście do Hebrajczyków napisane przez autora. No nie wiemy, kiedyś uważano, że to apostoł Paweł. W każdym razie to pisał ten, który to pisał z natchnienia Bożego. Dlaczego jest akurat takie miejsce Słowa Bożego ujęte, dążyć do uświęcenia? Chciałbym powiedzieć, że Jan Chrzciciel, kiedy Pan Jezus wyszedł na widownię, to znaczy na miejsce publiczne, i zaczął głosić, to wiemy, że uczniowie Jana mówili: Panie, on chrzci, on to i tamto. A jaka była odpowiedź Jana Chrzciciela? On musi rósć, a mnie musi ubywać. Człowiek, który narodzi się na nowo, to jeszcze ma bardzo wiele z tej starej natury i on jest kształtowany. A apostoł Paweł w liście do Rzymian w 7 rozdziale Biblii Warszawskiej, to jest nawet taki nagłówek napisane: podwójna natura człowieka. I te dwie natury człowieka, one się tak sobą ścierają. Ten stary człowiek i ten nowy człowiek. Ten stary człowiek ciągle jeszcze chce domagać się o swoje prawa. Amerykanie mają zawsze, nie wiem, czyście słyszeli, pozwolę się powtórzyć, taki przykład dają, no, w różnych wersjach, jak dwóch Indian siedzi sobie, jak siedzi jeden Indianin na brzegu drogi i podchodzi do niego człowiek i pyta się, jak się masz. A on mówi: tak, jakby we mnie były takie dwa straszne psy i one się ze sobą gryzą. A ten się go pyta: który zwycięża? No ten, którego ja lepiej karmię. I teraz chciałbym powiedzieć, że oni tak to odnoszą do tego duchowego życia. Jeśli ja pozostałem przy tym, co stare, i karmię tego starego człowieka, to on się rozwija, to on dominuje. Ale my mamy iść w innym kierunku. I chciałbym powiedzieć, że ta podwójna natura w człowieku powoduje taki wewnętrzny konflikt. I my się z tym stykamy w wielu przypadkach. I apostoł Paweł w liście do Rzymian, on to pisze, list do Rzymian jest napisany do ludzi wierzących, to nie jest list powszechny, ale skierowany do zboru. I w tym liście właśnie apostoł Paweł pisze takie słowa. Ja tylko z 7 i 8 rozdziału przeczytam takie niektóre wersety. W 7 rozdziale jest napisane: wiemy, że zakon jest duchowny, ale ja jestem cielesny, zaprzedany pod grzech. Albowiem tego, co czynię, nie pochwalam, bo nie chcę, to czynię, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli czego nie chcę, to czynię, przyzwalam zakonowi, że dobry jest. Już wtedy, teraz nie ja to czynię, ale grzech we mnie mieszkający. Gdyż wiem, że nie mieszka we mnie, to jest ciele moim dobre. Albowiem chęć jest we mnie, aby wykonać to, co jest dobrego, ale nie znajduję, bo nie czynię dobrego, które chcę, ale złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli ja to czynię, czego nie chcę, ja już więcej nie czynię tego, ale grzech, który we mnie mieszka. I może 24 wiersz, i teraz pisze apostoł Paweł: nędznyż ja człowiek, któż mnie wybawi z ciała śmierci? Któż mnie wybawi z takiego właśnie stanu? I do tego momentu apostoł Paweł dochodzi. On mówi: któż mnie wybawi? No, nędzy ja człowiek. Tak pisze apostoł Paweł i to pisze do ludu Bożego. Ale w 8 rozdziale mamy takie pocieszenie: bo co niemożnego było zakonowi, w czym on był słaby dla ciała, Bóg
posławszy syna swego w podobieństwie grzesznego ciała i dla grzechu potępił grzech w ciele. Bo co nie było możne zakonowi. I chciałbym powiedzieć, że my jako ludzie po dożyciu zbawienia mamy jeszcze ciągle ten problem, że ta stara natura, to stare ja, to się ciągle odzywa. My się musimy tego zapierać, my się musimy zaprzeć samego siebie. Pan Jezus powiedział tak bardzo wyraźnie, kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Chciałbym powiedzieć, że jest różnica. Nie można powiedzieć, że wziąć ten krzyż, który Pan Jezus wziął, bo tego by nikt z nas, ludzi, nie był w stanie unieść. Ale każdy ma swój krzyż, każdy ma swoje wady wrodzone, tam teraz geny, czy no, różnie się to określa, dziedzicznie. Chciałbym tylko jedno powiedzieć, każdy ma w swojej naturze, ze swoim własnym ja, poważne problemy. I te problemy są i choćby ktoś powiedział, ja tego nie mam, nie, nie, tak nie jest. Każdy z nas z tym musi walczyć do końca. Ta stara natura ciągle się jeszcze rozwija, ale wiemy, że w miarę jak my idziemy na drodze za Panem, że nas pewnych rzeczy uwalnia. To jest taki proces. Ten proces trwa przez całe życie. I chciałbym powiedzieć, że ta stara natura to jest ten człowiek cielesny. Natomiast nowa natura, nowe stworzenie to jest człowiek duchowy. I w liście do Koryntian w drugim rozdziale, w drugim liście do Koryntian w piątym rozdziale, ja myślę, że jest napisane, że my jesteśmy tym nowym stworzeniem, piąty rozdział, drugi list do Koryntów, piąty rozdział, 17 wiersz, nowym stworzeniem. A tak jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. I stare rzeczy przeminęły, oto wszystko nowym się stało. I my wiemy, że jak porównamy, stary człowiek nie przebacza. Nowe stworzenie, ten duchowy człowiek przebacza. Stara natura nie zapomni. Na nowy człowiek, nowe stworzenie puszcza w niepamięć. Ja chciałbym bardzo zwrócić uwagę na tą różnicę. I my wiemy, że takim wzorcem, ja już mówiłem o tym, Pan Jezus modli się, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I my wiemy, męczennik Szczepan mówił, Panie, nie poczytaj tego za grzech. I chciałbym powiedzieć, dla mnie to miejsce Słowa Bożego, kiedy Szczepan mówi, Panie, nie poczytaj tego za grzech. My wiemy, że Paweł, czy wtedy Saul, on nie rzucał tych kamieni, ale ci młodzieńcy, którzy złożyli te szaty u stóp jego, to znaczy, że on odpowiadał za tą egzekucję. Oni tylko byli wykonawcami. I tu my czytamy, nie poczytaj tego za grzech, a dalej czytamy już po tym, kiedy Pan Jezus spotkał Saula w drodze do Damaszku, my wiemy, jaki zwrot nastąpił w jego życiu. Ten prosił o to, żeby im tego nie poczytać za grzech, a wynik był taki, że apostoł Saul został powołany i był apostołem pogan. I my możemy powiedzieć, że ten apostoł pogan, on zewangelizował właściwie cały basen Morza Śródziemnego, a więc wszystkie te kraje, które były wokół Morza Śródziemnego. I tam było powiedziane, że on mi jest naczyniem wybranym, aby nosił imię moje przed pogan. I to słowo Szczepana, Panie, nie poczytaj tego za grzech. Chciałbym powiedzieć, jeśli ktoś, ty i ja, czy ja i ty, będziemy w stanie przebaczyć, to my utorujemy drogę temu do zbawienia, jeśli to był grzesznik. Jest takie w naturze człowieka taka skłonność, o której chciałbym też powiedzieć, jeśli my komuś zwracamy uwagę, ci nie przebaczymy. Ale teraz jeszcze czekamy, że to, co ja powiedziałem, że się spełni, że to złe spotka, bo ja mu nie tylko nie przebaczyłem, ale mu jeszcze źle życzę. I
ja oczekuję, że to się stanie, bo ja to powiedziałem, tak? A ja jestem też pewnym autorytetem. Lewi Petrus, nie wiem, czy jest znany, był pastor zboru Filadelfia w Sztokholmie. On pisze w takiej swojej książce Wiatr, gdzie chce, wieje, że jeśli tak postępujemy, to diabłu torujemy drogę i ułatwiamy drogę do zwiedzenia tego człowieka, bo my czekamy na ten jego dalszy upadek, bo myśmy mu nie przebaczyli, a myśmy mu jeszcze o tym powiedzieli. Chciałbym powiedzieć, że taka jest nasza natura, a my się tego musimy wystrzegać. I teraz może zgodnie z tym, co było zaproponowane, te wersety, chciałbym zająć się tym miejscem Słowa Bożego, które mówi nam, ile razy mamy przebaczyć. I wiemy, że to było problemem, bo z tym problemem się zwrócił apostoł Piotr do Pana. I on się pyta, Panie, my czytamy o tym w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza, czytamy tak, wtedy Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, od 21 wiersza. Czytamy tak. Wtedy przystąpiwszy do niego Piotr rzekł: Panie, wielokroć grzeszy przeciwko mnie brat mój, a odpuszczę mu. Czy aż do 7-krotnie? I rzekł mu Jezus, nie mówi aż do 7-krotnie, ale aż do 77-krotnie. Podobne miejsce jest również w Ewangelii Łukasza. To jest miejsce 17 rozdział. Chciałbym powiedzieć, że jeden i drugi na ten temat zwraca uwagę. Choćby 7-krotnie na dzień zgrzeszył przeciwko Tobie i 7-krotnie przez dzień się do Ciebie nawrócił, mówiąc, żal mi tego, odpuść mu. A rzekli apostołowie Panu, przymnóż nam wiary. Chciałbym powiedzieć, że tu jest powiedziane, przymnóż nam wiary, bo oni widzieli, że nie są w stanie nawet tego zrealizować, pomimo tego, że chodzili z takim wspaniałym nauczycielem. I teraz może takie pytanie, ile razy my w stanie jesteśmy przebaczyć? Każdy z nas, kto ma, czy wychowywał dzieci, to może na to pytanie łatwiej sobie odpowie, ile razy jesteśmy w stanie przebaczyć naszym dzieciom. Każdy z nas się uśmiecha, powie, że no, nie ograniczamy tego dziecko, mu przebaczamy, no chociaż to dziecko nas wyprowadza z równowagi nieraz i trzeba nieraz sięgnąć po dyscyplinę. A chciałbym powiedzieć, ale to jest nasze dziecko. My mu tam sprawimy to, mam to, ale jednak my go dalej kochamy, bo to jest nasze dziecko, prawda? I to jest taki słaby tylko przykład może relacji między naszym Panem i między nami. My jesteśmy dziećmi Jego i Pan nam przebacza, Pan nam odpuszcza. Ale żeby to w naszym życiu miało miejsce, to jest taki jeden podstawowy warunek, który musi być spełniony. Aby przebaczyć, trzeba miłować. Zgadzamy się z tym? Aby przebaczyć, trzeba miłować. I kiedy zapytano Pana Jezusa, jakie jest największe przykazanie, Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, to chciałbym przeczytać z 19 wiersza, 19 rozdział. Czcij ojca twego i matkę twoją i miłować będziesz bliźniego swego jako siebie samego. Bliźniego swego jako siebie samego. A w rozdziale 22 jest napisane, w 22 rozdziale, to jeszcze jest bardziej rozwinięte od 37 rozdziału, jest powiedziane, a Jezus mu rzekł, bo na zapytanie nauczycielu, które jest największe przykazanie, będziesz miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego, ze wszystkiej myśli i duszy twojej,
To jest pierwsze i największe przykazanie, a wtóre podobne jest temuż. Będziesz miłował bliźniego twego jako samego siebie. To jest odpowiedź Pana Jezusa. A więc pierwsze przykazanie, będziesz miłował Pana Boga twego, a drugie, będziesz podobne temu, będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego. A więc mogę powiedzieć jedno, że jeśli my mamy miłość do drugiego, to mu jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw, jesteśmy mu w stanie przebaczyć, jesteśmy mu w stanie pomóc. Ten znany taki ewangelista ubiegłego stulecia, Smith Wigglesworth, on był taki dosyć szorstki w niektórych swoich wypowiedziach, w swoich zachowaniach, ale on powiedział taką rzecz. Jeśli idziesz do potrzebującego, to musisz mieć do niego miłość, współczucie i musisz się wczuć w sytuację, w położenie tej osoby, której chcesz pomóc. A jeśli któregoś z tych trzech czynników nie masz, ci brakują, to w ogóle nie chodź. Miłość, współczucie i wczuć się w jego położenie, w położenie tej danej osoby. To już trzeba mieć naprawdę wielką miłość, bo my się troszeczkę wznośmy, no jesteśmy troszkę wyżej. Nie, my musimy się wczuć i wtedy zrozumiemy, ale to najważniejsze, to co jest, to jest miłość. Aureliusz Augustyn, ten nauczyciel na przełomie III i IV wieku, powiedział: w tym co konieczne jedność, wątpliwym wolność, a przede wszystkim miłość. I w tym jest też taka wielka prawda, bo jest powiedziane: w tym co konieczne jedność. Słowo Boże jest autorytetem. Nie ma dyskusji. Pan Jezus powoływał się na Słowo Boże i kiedy był kuszony, to on mówił: napisano. On nie dyskutował z przeciwnikiem szatanem, ale mówił: napisano. I my wiemy jedno, że przeciwnik szatan zna również Słowo i on wyrywa z kontekstu słowa i mówi to. I chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo niebezpieczne, bo on potrafi, tak jakbyśmy nieraz powiedzieli, zastrzelić nas jakimś słowem. Ale my nie możemy wyrywać z kontekstu słowa, bo to nam to nie odzwierciedla prawidłowej sytuacji. My musimy to czytać w całym kontekście. Tutaj kiedyś był taki na tym terenie senior Kościoła Ewangelickiego Nikodym, on był w Ustroniu i to był taki bardzo światły człowiek i też do niego różni przychodzili i przychodzili też adwentyści, no i człowiek się musi nawrócić, wierzyć w Ewangelii, wszystko i święcić sabat. No on im tłumaczył, że panem sabatu, no wiadomo, nie szło się ich pozbyć, nie? On wtedy otworzył Biblię, przeczytał i minął sabat. Minął? Minął. Zamknął Biblię, co będziemy więcej rozmawiać? Poszli, już więcej nie przyszli. Chciałbym powiedzieć, że on tą samą bronię zastosował, taką samą argumentację jak oni. Wyrwane z kontekstu słowo i na tym budujemy, nie? Więc ten Aureliusz Augustyn powiedział: w tym co konieczność, jedność. Całe Pismo Święte jest natchnione do nauczania. Wiemy ten z Tymoteusza ten werset. Ale są rzeczy takie wątpliwe, więc wątpliwym wolność. Ale chciałbym powiedzieć, ale jest powiedziane, ale nade wszystko miłość. I o tej miłości chciałbym powiedzieć, że musimy sobie zdać sprawę, że bez tego ani raz nie jest możliwe, żebyśmy przebaczyli. My wiemy jedno, tylko takie jeszcze może porównanie podam. Jak mój synek mi coś by zbroił, no to no, to jest mój synek. Ale jakby mi dziecko od sąsiada to samo zrobiło, no to już moja reakcja by była inna. To dziecko od sąsiada, prawda? Nie, chciałbym powiedzieć, że bo do tego dziecka od sąsiada to już nie mam tej miłości, tak? To jest takie tylko może słabe porównanie. A więc chciałbym powiedzieć jedno. Aby przebaczyć, trzeba miłować. A bardzo często ja już spotkałem się z wierzącymi osobami i się pytam, jak to jest możliwe,
że ty to a to znosisz. A już słyszałem nieraz taką odpowiedź, no nie wiem skąd mi tą miłość Pan dał, ale ja miłuję. I dlatego mogę to znosić. Pan nam to da, jeśli my pragniemy. I teraz chciałbym jeszcze zgodnie też z tym, co tutaj było mi podane, ten werset, chciałbym przeczytać też z Ewangelii Mateusza z tego 18 rozdziału i chciałbym przeczytać to miejsce Słowa Bożego, które znamy, tak, ale dla wyjaśnienia, przypomnienia przeczytam to, kiedy Piotr zapytał się że, i dowiedział się, że ma aż do 77-krotnie przebaczyć, Pan Jezus mówi przykład. I Pan Jezus bardzo często przez najróżniejsze przykłady przemawiał do otaczających, czy uczniów, czy szerszego audytorium. Dlatego od 23 wiersza czytamy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi, królowi, który się chciał liczyć ze sługami swymi. A gdy się poczuł liczy rachować, stawiano mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. A gdy nie miał skąd oddać, kazał go Pan jego zaprzedać i żonę jego, i dzieci, i wszystko, co miał, i dług oddać. Upatrzy tedy sługa on, pokłonił mu się, mówiąc, Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko oddam. A użaliwszy się Pan onego sługi, uwolnił go i dług mu odpuścił. Tu jest, zaraz będę czytał dalej, ale tu jest takie miejsce, gdzie występuje dłużnik, który był dłużny 10 000 talentów. My nie znamy tych wszystkich relacji finansowych, ale w komentarzach niemieckich jest napisane, że te 10 000 talentów to było mniej więcej tyle, ile 50 milionów marek. No teraz mamy już euro, ale było 50 milionów marek. I dla porównania, no to znowu Józef Flawiusz, pensja Heroda Antypasa wynosiła w ciągu roku jego dochód 200 talentów. I teraz zestawienie tych dwóch relacji. 200 talentów to był dochód króla w ciągu roku i teraz te 10 tysięcy to ile lat by musiał mieć życia, żeby to spłacić przy takich dochodach. A więc człowiek ten, który był tyle winien, nie wie na co on tyle pieniędzy zużył, czy to był jakiś bankier, czy co, no to tutaj nie pisze. W każdym razie nie miał możliwości zwrócić. I tu jest powiedziane, kazał go Pan jego zaprzedać. W Izraelu było takie prawo, że po 7 latach musiał być zwolniony i on, jeśli był zaprzedany, ale tutaj jest powiedziane wrzucić i nie wyobrażam sobie mąż, żona, dzieci, cały majątek, nie mają nic, są niewolnikami. I teraz, kiedy taka sytuacja zaistniała, to my czytamy, ten człowiek upadł, pokłonił mu się, mówiąc, Panie, miej cierpliwość, a wszystko oddam. Nie wiem, jak on sobie to wyobrażał, tą sumę. A użalił się Pan onego sługi i uwolnił go i dług mu opuścił. Tu jest taka wskazówka na naszego Pana. Nam nikt, za nas nikt nie jest w stanie zapłacić tego, co my winni jesteśmy naszemu Panu. Tylko Jego wielka łaska, to miłosierdzie, dobrotliwość i miłość do nas umożliwi, że nasz dług zostaje wyrównany, a to się stało na krzyżu Golgoty. I ten tego dożył, że został nie tylko on, ale jego rodzina uwolnieni. A teraz tu jest napisane, a wyszedłszy on sługa, znalazł jednego ze współsług swoich, który mu był winien 100 groszy, a porwawszy go, dusił go, mówiąc, oddaj mi coś winien. Przypatrzy tedy on sługa jego do nóg jego, prosił go, mówiąc, miej cierpliwość nade mną, a oddam ci wszystko. Ale on nie chciał, ale szedłszy, wrzucił go do więzienia,
ażby oddał, co był winien. Chciałbym powiedzieć, że 100 denarów to też w tym przeliczniku, który jest w komentarzu, to wynosi 70 do 80 marek. Więc można by powiedzieć, w stosunku do 10 tysięcy talentów, czy tych 50 milionów marek, to był drobiazg. To było tak niewiele, że nie było nawet o czym mówić. Ale my tu czytamy, że on go wrzucił do więzienia, ażby oddał. A więc widzimy różnicę między jednym i drugim. Ten taki dług darował, a ten nie popuścił z takiej małej sumki. I tu jest ta straszna historia, która dalej potem następuje. Ujrzawszy wtedy współsłudzy jego, co się stało, zasmucili się bardzo i szerszy oznajmili panu swemu wszystko to, co się stało. Wtedy zawoławszy go pan jego, rzekł mu: sługo zły, wszystkiego dług odpuściłem ci, żeś mię prosił, a zażeś i ty nie miał zmiłować się nad współsługą twoim, jakom się ja zmiłował nad tobą. A rozgniewawszy się pan jego, podał go katom, ażby oddał to wszystko, co mu był winien. To jest wyrok, który wykonał ten posiadę, ten, któremu ten ułaskawiony był tyle dłużny. I on z nim tak postąpił, oddał go katom, aby wykonali wyrok. I tu jest takie słowo na koniec powiedziane: tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli nie odpuścicie każdy bratu swemu serc waszych upadków ich. Tu jest taki wyrok powiedziany, że tak uczyni Pan, tak uczyni nasz Ojciec niebieski. I dlatego teraz, jeśli wrócimy tylko na moment w naszych myślach i odpuść nam winy nasze, jak my odpuszczamy naszym winowajcom, to teraz jak my odpuszczamy, tak nam będzie odpuszczone. A jeśli my nie odpuszczamy, to nam nie będzie odpuszczone. A jeśli nam nie będzie odpuszczone, to chciałbym powiedzieć, że tu jest napisane, że i Ojciec Niebieski z nami postąpi tak, jak na to zasłużyliśmy. Chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy bez wymówki. My jesteśmy tymi, którzy znamy Słowo Boże i znamy nauczanie. I my znamy te Boże prawa. Jeśli ktoś nie zna Bożego prawa, on też pada pod sąd, ale oni, to już jest nie nasza sprawa ich oceniać. Ale jeśli my znamy i wiemy, jak być powinno, i my teraz tego nie przestrzegamy, to my ponosimy odpowiedzialność i zapłatę. I teraz nikt nie może z nas powiedzieć: jestem bez wymówki. Ja nie wiem, bo mam słowo, a to słowo nas uczy. Dlatego na to pytanie, ile razy mamy odpuszczać, ile razy mamy przebaczać, chciałbym powiedzieć: mamy przebaczać, odpuszczać w nieskończoność. Jest taki termin, kto się uczył matematyki, to wie, że jest taki to i to jest taka granica, to jest nieskończoność. Nie ma granicy. I my jesteśmy w stanie to zastosować do naszych dzieci, przeciętni rodzice kochający dzieci w stosunku do swoich dzieci. Bez, jakby to miał kreski robić, liczyć, ile razy napomniał, ile razy to dziecko przeprasza, odwraca się, już to samo robi, a my ciągle mamy cierpliwość. Bo cierpliwość mamy nie tylko, ale mamy miłość. Dlatego my mamy ten jeden warunek do spełnienia, który nam Pan Jezus mówi. To największe przykazanie: miłować bliźniego swego jak siebie samego. Miłując go, jesteśmy w stanie mu przebaczyć. A jeśli nie miłujemy, to nie jesteśmy w stanie przebaczyć. To jest to, co miałem tutaj naznaczone jako propozycja, żeby ująć to w swojej usłudze.
A teraz jeszcze jest jedna taka trudniejsza kwestia, którą mam omówić, a to jest zapisane w liście do Koryntów. To jest taki bardzo trudny, może i dla was nie, ale dla mnie trudne takie, co jest napisane przez apostoła Pawła do zboru w Koryncie. I chciałbym się nad tym wspólnie zastanowić, tym, że to jest taka trudna sprawa, bym powiedział, taka sprawa, która no, może na podstawie Słowa Bożego będziemy sobie to mogli wytłumaczyć, bo jako człowiek nie jestem tego w stanie zrobić. Ja przeczytam to miejsce, które jest tutaj było wytypowane, żeby na jego temat usłużyć. Jest powiedziany 5 rozdział pierwszego listu do Koryntów od pierwszego wiersza. Czytamy tak. Zapewne słychać, że jest między wami wszeteczeństwo, a takie wszeteczeństwo, jakie między poganami nie bywa mianowane, aby kto miał mieć żonę ojca swego. A wyście się nadeli, a nie raczyście się zasmucili, aby był usunięty spośród was ten, który ten uczynek popełnił. Przetoż ja, acz jestem odległy ciałem, lecz przytomny duchem, już jako byłbym przytomny, osądziłem tego, który to tak popełnił. Gdy się w imieniu Pana naszego Jezusa zgromadzicie i z duchem moim i z pomocą Pana naszego Jezusa Chrystusa oddać szatanowi na zatracenie ciała, żeby duch był zachowany w on dzień Pana Jezusa. To jest straszna historia, która tutaj jest opisana. I te słowa są skierowane już nie do tego człowieka, ale są skierowane do zboru. I tu jest powiedziane oddać szatanowi. To jest straszna rzecz, oddać szatanowi. Chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł zwraca się tutaj w tym przypadku do zboru. Tu jest wzmiankowany taki przypadek, że w zborze u nich był członek zboru, który miał za żonę swoją tak jakby macochę, to znaczy drugą żonę swojego ojca, tak można rozumieć, że ona już, on z nią żył, bo tego ojca już nie było. Tak można to zrozumieć. Poza tym z tego tutaj wynika, że ten człowiek był członkiem zboru, natomiast ta niewiasta nie, bo tutaj tylko pisze o oddaniu szatanowi tego człowieka. Chciałbym powiedzieć, że w wielu miejscach Słowa Bożego zbór w języku greckim nazwany jako eklezja, zbór wybranych albo zbór wywołanych występuje w kilku miejscach. I Pan Jezus mówi o tym, o eklezja, o tym zborze wywołanych. Ja przeczytam może te miejsca, gdzie Pan Jezus o tym mówi. Ewangelia Mateusza, rozdział 16. Jest ta rozmowa z Piotrem, bo Pan Jezus postawił to pytanie, kim mnie być, powiadają ludzie, i potem kim mnie wypowiadacie. I Piotr mówi, ty jest Chrystus, on Syn Boga Żywego. A Pan Jezus mówi, bo tego nie objawiła tobie ciało ani krew, ale Ojciec mój, który jest w niebiesie. I teraz jest powiedziane tak, a jak powiadam, że ty jesteś Piotr, ty jesteś skała, a na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I tutaj, gdzie jest powiedziane, Kościół, zbór, to jest użyte greckie słowo eklezja. Chciałbym powiedzieć, że tu jest bardzo wyraźnie powiedziane o autorytecie zboru, o autorytecie wybranych. I tu jest powiedziane, bramy piekielne nie przemogą go. Za czasów Pana Jezusa było tak, że
autorytety miejskie zasiadały w bramie. To nie była ta brama wejściowa, która była w murach, ale w murach otaczających miasto, ale to była taka wieża, gdzie no, w Jerozolimie, to było się nazywało pretorium, tam gdzie urzędował Piłat, skąd wydawał czy ferował wyroki, a to było takie miejsce autorytetu, gdzie zasiadali ludzie i wydawali orzeczenie. I to były te bramy w każdym mieście, skąd wychodziły te wyroki, skąd ogłaszano różne ustawy. I jeśli my czytamy o bramach piekielnych, to wiemy, że autorytet piekła i to, co jest, nie przemogą tego zboru. I my mamy w tym samym, w tej samej Ewangelii, w 18 rozdziale i 17 wierszu, mamy również użyte to słowo eklezja i tu jest w polskim tłumaczeniu podane jako nie kościół, a zbór. I tu jest mowa o napomnieniu. Jeśli by zgrzeszył przeciwnik, to go strofuj, jeśli cię nie usłucha. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś. Jeśli nie usłucha, no to bierz dwóch albo trzech świadków. A potem jest powiedziane, a jeśli byś nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli zboru nie usłucha, niech będzie jako poganin i celnik wyłączony ze zboru. I tu jest bardzo wyraźnie napisane o tym, co to znaczy autorytet zboru. I gdy my czytamy już w Dziejach Apostolskich tą znaną historię, to jest piąty rozdział Dziejów Apostolskich, ta znana historia Ananiasza i Safiry. My wiemy, że ta cała historia Ananiasza i Safiry polegała na tym, że oni się umówili, ponieważ w poprzednim rozdziale jest opisane, że niektórzy sprzedawali wszystko, co mieli, przynosili pod nogi apostołów i ofiarowali to na sprawę pańską. I Ananiasz i Safira postanowili też sprzedać swoją majątność, ale zostawić coś dla siebie na czarną godzinę. No, to była ich własność, ale oni się umówili, że powiedzą, że wszystko dają. No i w ten sposób chcieli okłamać Ducha Bożego. Tutaj ja chciałbym na tym się trochę zatrzymać, bo tu mamy ten pierwszy zbór. I chciałbym powiedzieć, że ten pierwszy zbór, który był w Jerozolimie, to cechowała go jednomyślność. I my czytamy, kiedy Piotr i Jan wrócili i słyszeli te pogróżki, że im nie wolno głosić nic w imieniu Jezusa, to my wiemy, że cały zbór podniósł głos, modlił się jednomyślnie, aż się zatrzęsło ono miejsce i byli znowu napełnieni duchem, mocą Ducha Świętego i głosili w pełni Ewangelię. Więc coś było w tym zborze wspaniałego, oni byli jednomyślni. I teraz w tym zborze, piąty rozdział to opisuje, pojawił się grzech. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu, oni chcieli oszukać Ducha Świętego. I my czytamy, że kiedy przyszedł Ananiasz, znaczenie tego imienia jest Bóg jest łaskawy i on te pieniądze przyniósł, to Piotr się go pyta, czy to wszystko? I on skłamał. Powiedział tak, to wszystko. I my wiemy, co go spotkało, że on usłyszał od Piotra tylko takie słowa: Ananiaszu, przeżre szatan napełnił serce twoje, abyś kłamał Duchowi Świętemu i ujął z pieniędzy za rolę. I my czytamy, nie skłamałeś ludziom, ale Bogu. Wtedy usłyszawszy, Ananiasz te słowa padł nieżywy. I przyszedł strach wielki na wszystkich, którzy to słyszeli. I my dowiadujemy się, że tutaj stała się straszna rzecz w tym zborze, w zborze wywołanym, w tym zborze eklezja,
pojawił się grzech i ten grzech został natychmiast ukarany. Bo ten Ananiasz padł nieżywy. I my czytamy dalej, że za chwilę przyszła jego żona Safira, to znaczy ta piękna, to tłumaczenie tego słowa. I my czytamy, że pytam się, czy rzeczywiście za tą sumę. I teraz zauważamy jedno, że Safira również skłamała. Powiedziała za tą samą sumę. I teraz Piotr do niej mówi, oto nogi tych, którzy wynieśli twojego męża. Ona nie wiedziała, że ten mąż już nie żyje. I ona padła nieżywa. Chciałbym powiedzieć, że tu jest znowu użyte to słowo eklezja. Tu jest powiedziane tak, i przypadł strach wielki na wszystek zbór, to znaczy na eklezja, na zbór i na wszystkich, którzy to słyszeli. My mamy zapisane w księdze Izaasza proroka, gdy się sądy Boże odprawują sprawiedliwości, uczą się obywatele ziemi. Sąd nastąpił. Straszna rzecz. I chciałbym powiedzieć jedno, że gdybyśmy na tym miejscu skończyli czytanie Słowa Bożego, tego rozdziału, a więc tego 11 wiersza, przypadł strach na wszystkich, no kompletna plajta, zastój, taki zbór, gdzie tam trupy padają za tylko za kłamstwo, no to od takich to z daleka, prawda? No bo nóż tam coś i ja padnę mnie żywy. My nie czytamy, żeby w tym zborze założyli żałobę za tymi dwoma, nie? Tam ich nikt nie żałował, tam była taka bojaźń. I my czytamy, że padł strach na wszystkich, którzy to słyszeli i tu jest napisane i z innych, że nikt nie śmiał się do nich przyłączyć. A ci ludzie, którzy byli wokoło, bardzo ich poważali. Widzieli, że tam działa Duch Boży, to są Boży ludzie. I znowu, gdybyśmy w tym miejscu skończyli, to można by powiedzieć, no to teraz już się skończył ten rozwój zboru w Jerozolimie, już się nic więcej nie będzie działo. A tutaj mamy w następnym wierszu napisane, i owszem, przybywało mnóstwo wierzących Panu i mężów i niewiast. Chciałbym powiedzieć, że my żyjemy w takich czasach, że w zborze no jest teraz pastor, to jest autorytet, jego należy słuchać, tak, a reszta no zbór no jest taki różny. Gdy my popatrzymy na pierwszy zbór, to zauważymy, że w zborze nie ostał się grzech. Cofając się do Starego Testamentu, pamiętamy, że kiedy Mojżesz już umarł, Jozue przeszedł przez Jordan i na ich drodze leżało miasto Jericho, którego nie można było ominąć i było trzeba zdobywać to miasto. My wiemy, że zdobyli to miasto i to oni tylko mieli jedno wykonywać, chodzić koło tego miasta jeden dzień, drugi dzień przez 7 dni, a w 7 dniu obejść 7 razy. I tam było nawet wszystko dokładnie powiedziane, że nie wolno ze sobą rozmawiać. Dlaczego? Dlatego, że jak zaczniemy między sobą, no co za sens, my tak chodzimy. Pan zna każdego z nas i wie, no tak chodzenie koło takiego obwarowanego miasta, co to za sens. Takie niewłaściwe rozmowy to psują, podrywają i rujnują naszą wiarę. Nie wolno było rozmawiać. I my wiemy, że oni zgodnie z tym postąpili i zdobyli to miasto. Jak 7 dzień i tak dalej. Znamy tą historię. Ale co było jeszcze jedno powiedziane? Że jak się wejdzie do tego miasta, że należy wszystko zniszczyć i nic nie wolno wziąć z tych rzeczy przeklętych. I tam jest opisane, kiedy już zdobyli Jerycho, zniszczyli to miasto, ta przetecznica Rahab z całą rodziną została uratowana, to my czytamy, że po tym na drodze następne miasto, które było w ich drodze, które należało zdobyć, to było miasto Aj, czy Haj.
I nawet powiedzieli ci mężowie do Jodłego, którzy robili wywiad, takie małe, to tak w skoku jednym my to załatwimy, nie trzeba się specjalnie angażować. I my wiemy, że ponieśli straszną klęskę. I ponieśli klęskę, a naród izraelski był tak, tu klęskę i znowu, gdzie myśmy tutaj wyszli, dobrze nam tam było w Egipcie. I Jozue padł na twarz i krzyczał do Boga. A Bóg mu powiedział, jest grzech. A póki ten grzech nie zostanie usunięty, nie można iść dalej. Cała społeczność z powodu jednego człowieka, który nazywał się Achan, który sobie przywłaszczył pewne rzeczy, z tych rzeczy przeklętych, cała wspólnota poniosła klęskę. I to musiało być oczyszczone, no stary zakon, takie były prawa. My wiemy, że ten Achan został wyprowadzony do Doliny Achor i tam była jego żona, jego dzieci. Oni wszyscy zostali ukamionowani, ponieśli śmierć. I dopiero po oczyszczeniu w ten sposób, to był stary zakon, oni mogli zdobyć to miasto Aj. I Pan się do nich dalej przyznawał. I podobnie i w pierwszym zborze. Wszyscy byli jednomyślni, nie było żadnego grzechu między nimi. Oni się uczyli, oni w pierwszym zborze, to jest takie ciekawe, w drugim rozdziale, 42 wierszy, mówi, że trwali w nauce apostolskiej i gdy my tak patrzymy na to miejsce Słowa Bożego, to jest tak wyraźnie powiedziane w nauce apostolskiej, w łamaniu chleba, w modlitwie i w społeczności. Na pierwszym miejscu w nauczaniu. Oni poznawali Boże Słowo, nauczanie Pana Jezusa, które przekazywali apostołowie, bo nie było, tak jak my teraz mamy Stary i Nowy Testament, tego Nowego Testamentu nie było. Oni trwali w nauczaniu. I Pan dał taką łaskę, że wszystko mieli wspólne, że się nie musieli troszczyć o jedzenie, a tylko słuchać i być nauczanymi. I chciałbym powiedzieć, to jest takie bardzo ciekawe, że im było tak dobrze w tym nauczaniu, oni słuchali, oni się budowali, że tam z Jerozolimy to by ich nikt nie ruszył. Tak im tam było dobrze. Ale wiemy, kiedy się zaczęło prześladowanie, my wiemy, kiedy Szczepan został ukamionowany, to oni się rozproszyli. Rozproszyli się, ale my czytamy w 5 rozdziale, w 6 rozdziale, gdzie byli, to jest 8 rozdział, tam głosili Słowo Boże. I my teraz mamy taki czas łaski, że możemy być nauczani. Jak długo, my nie wiemy, ale póki mamy czas, mamy się uczyć. I chciałbym powiedzieć, że to, co dotyczy zboru, to, co dotyczyło tego zboru w Koryncie, to nam ma bardzo wiele do powiedzenia. W zborze byli wierzący z różnych grup. To byli i ci, którzy byli z Żydów, ale też byli ci, którzy byli z pogan. I oni wnosili najróżniejsze zwyczaje. I my wiemy, że w liście do Koryntów jest też napisane w jednym i w drugim miejscu, 6 rozdział, 12 wiersz, wszystko mi wolno. I może w ramach tego wszystko mi wolno, ten człowiek sobie pojął żonę swojego ojca, czy macochę, no swoją, no może prawdopodobnie ona była młodsza, dlatego on ją pojął. My czytamy, że w Starym Zakonie, że czegoś takiego robić nie było wolno, a tutaj jest napisane nawet, że czegoś takiego nie praktykują poganie, żeby wziąć żonę ojca swego. I tutaj jeszcze idzie dalej, apostoł Paweł mówi, a zbór to zaakceptował. I oni przeszli na ten do porządku dziennego. No żyje sobie, on jest członkiem zboru, ona tam nie wiadomo co, no ale on jest członkiem zboru. Chciałbym powiedzieć, w dalszym wierszu jest powiedziane, wyczyście trochę kwasu, całe naczynie zakwasza. I tutaj chciałbym powiedzieć, że my dzisiaj żyjemy w takich czasach, że w zborach tak wiele rzeczy jest możliwych, to ja już, no ja jestem stary i to kiedyś było nie do pomyślenia, żeby to, co jest teraz prawie, że
normalne, żeby było. No nie jestem jeszcze taki bardzo stary, no stary jestem, bo już mam 79 lat, ale jakbym cofnął się 50 lat wstecz, to wiem, jaka karność była w zborach, co było prowadzone i to dotyczyło naszego zewnętrznego życia, to dotyczyło też naszej pracy zawodowej i na naszym terenie, na przykład Cieszyn, tam były różne zakłady pracy, duża huta Trzyniec i jak się mówi, ach, to z tych świętych, o, to może być pewny, to jest pracownik taki, może być spokojny. Dzisiaj takiej opinii nie ma. Jeśli chodzi o ubiór, jeśli chodzi o nasze zewnętrzne zachowanie, apostoł Paweł pisze, skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, bo Pan jest blisko. No dzisiaj z tą skromnością jest też różnie. To dotyczy ubioru, dotyczy naszego zewnętrznego wyglądu. Na to, to wszystko ma wpływ na nasze zbory. Chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł na przykład w liście do Kolosenów pisze, żeby się nie zajmowali gwiazdami, tymi gwiazdozbiorami i tak dalej, bo ci, którzy weszli w Kolosiech, tam była astrologia była bardzo rozwinięta i ci ludzie wchodzili do zboru i oni to wnosili i powodowali zanieczyszczenie. I dlatego jest tak bardzo istotne, żebyśmy my to, co jest nieczyste, nieboże, żebyśmy my od tego stronili, z tym nic nie mieli wspólnego. I tu jest takie miejsce słowa Bożego, które bardzo wyraźnie mówi, że mają oddać szatanowi. I tu jest nawet napisane, że to ma zrobić zbór. Apostoł Paweł nie zwraca się do pastora w tej sprawie, ale on mówi o zborze jako o całości. To jest tutaj bardzo wyraźnie napisane. A wyście się nadeli. On nie pisze do pastora, ale pisze do wszystkich. A nie raczej, żebyście się zasmucili, aby był usunięty spośrodku was ten, który ten uczynek popełnił. Ja może takie mam zapytanie, bracie Tomku, czy zrobić przerwę, czy może ten temat dokończyć, jeśli cierpliwość by... Ja chciałbym może jeszcze, po tym jeszcze przed zakończeniem, jeśli ktoś ma jakieś zapytanie, to w miarę możliwości, jak będę umiał, to bym się starał odpowiedzieć te zapytanie, jeśli by ktoś nie miał odwagi stać i zapytać, żeby to napisał za kartkę, ale ja uważam za potrzebne, jak się kończy coś, żeby też i był czas na zadanie pytań, bo może coś kogoś nurtuje. I tu chciałbym jeszcze na jedno zwrócić uwagę. Tutaj odnosi apostoł Paweł to, co tutaj pisze do całego zboru, Eklezja. Chciałbym dlatego wskazać na to, że grzech, jeśli jest w ciele, jeśli ten grzech jest w zborze, to ten zbór z jednej strony nie potrafi dać prawidłowej oceny, a zbór to jest ogromny autorytet. I teraz, jeśli są takie rzeczy, się pojawiają, to my musimy być uczuleni na to, żeby z tym, tak jakbym powiedział, po naszemu tutaj tym, zrobić z tym porządek. Kiedy tutaj jeszcze te zbory były tak bardzo ze sobą związane, zbory stanowczy, to były takie sankcje stosowane. Jeśli ktoś na przykład nieporządnie chodził, no to pierwsze było, nie możesz uczestniczyć w wieczerzy. Było drugie taka sankcja, uczysz szkółki, nie możesz uczyć szkółki. Był członkiem chóru, no ale ty, twoje życie, ty nie możesz śpiewać w chórze. Chciałbym powiedzieć, że to była taka, bym powiedział, z jednej strony dyscyplina, ale była taka karność. Jeśli ten, co śpiewa, ma nieść przez ten śpiew Ewangelię, Pan się nie posłuży czystym
nieczystym naczyniem. Co jest tego, musimy zwracać, nie posłużyć się nieczystym naczyniem. My bardzo zwracamy na to uwagę, szczególnie jeśli chodzi o zespoły uwielbiające i tak dalej, żeby to byli profesjonaliści, żeby to jak najlepiej wypadło. Ale tu musimy powiedzieć, że lepiej parę słów prosto zaśpiewane, przekazane, aniżeli jakiś wielki muzykal zrobiony przez profesjonalistów. Kiedyś byłem w jednym zborze i usługiwałem, była ewangelizacja i był zespół uwielbiający i ta liderka tego uwielbienia, prowadząca to uwielbienie, była tak dosyć komicznie ubrana, miała takie jakieś spodnie, tak jak dawniej mieli mężczyźni, te hajdawery, jeszcze takie pstre i kolorowe, i tak podskakuje i wali tą dłonią w tę gitarę. No bracia obydwaj obok stali, no ci byli prawidłowo ubrani. Ja tak zwracam się do tego pastora, słuchaj bracia, ale no, tam sami katolicy, no taka miejscowość, no i tutaj tata prowadzi uwielbienie, tak podskakuje. Ja byłem zgorszony, no ale no, jako gość. I mówi, ty no posłuchaj, jak to u was coś takiego? Mówi, wiesz bracie, ona ma wykształcenie muzyczne. Aha. Ja już jej zwracam uwagę, ale ona ma wykształcenie muzyczne. No, jak człowiek jest gość, to nie jest po to, żeby przedstawiać przysłowiowe meble, więc to musiałem te 3 dni tolerować. To znaczy, że przed usługą coś takiego musiało być. Ale ja tylko taki przykład podam. Byłem na Słowacji na montażu dość długo i bracia ze Słowacji pojechali na ewangelizację do Wiednia. I tam usługiwał Billy Graham. Były 3 wieczory, kiedy on usługiwał, duży namiot i tak dalej. I co dzień był inny zespół uwielbiający. I jak przyszedł zespół, to był 2 dzień, zespół ze Szwecji, on tak na nich patrzył, mówi, jak oni wyglądają nawet, to mówi, dzisiaj nie będzie prowadzenia muzycznego, zaczynam kazanie. No nie wiem, u nas by się może na to żaden kaznodzieja nie zdobył, no nie wiem. Ja w każdym razie wracałem do tego przypadku, ja no, byłem 1 dzień, 2 dzień i ona tak groteskowo wprost ubrana, ta niewiasta, i w sobotę do południa, no, było wolne, i była taka godzina duszpasterska, gdzie pastor i razem z nim ja jako gość siedzieliśmy i przychodzili różni i różne osoby z problemami i rozmawiać i modlić się. No i przychodzi ta niewiasta, ta liderka uwielbienia. No i ma problem. No ja tak patrzę na nią, tym razem była przyzwoicie ubrana. Wtedy jak przyszła na tą rozmowę, może już coś słyszała, w każdym razie ona opowiada, że ma problemy, kiedy zaśnie, tak ją zmora, jak się u nas nazywano, ma straszne sny, coś ją dusi i takie różne historie zaczęła opowiadać. Ja się jej pytam, ty jesteś dzieckiem Bożym? Tak, jestem nawrócona, tak, jestem już ochrzczona, już 4 lata. Aha, no ochrzczona. I pytam się jej, czytasz Słowo Boże przed pójściem na spoczynek? Czytam. Modlisz się? Modlę się. Ja mówię, a potem kładziesz się do łóżka czy na tapczan i włączasz tą diabelską muzykę i słuchasz. A ona tak aż zerwała się z tego stołka i mówi, a skąd brat wie? Ja mówię, no bo to są skutki. No bracie, ja muszę. Ja mówię, co musisz? Tak, ja jestem nauczycielką muzyki, ja muszę być na bieżąco w tych hitach i tak dalej, co się gra, bo młodzież się pyta. Ja mówię, wiesz co, są pewne granice. Są pewne granice, co można, a co nie można. A ty jako dziecko Boże, jeśli z tym nie przestaniesz, to ci nie będzie pomożone. Ale ja muszę, ja mówię, masz do wyboru. Jeśli powiesz, że z tym skończysz, to będziemy się modlić. A jeśli tutaj będziesz dać
dalej trwa w takim stanie, będziesz to praktykować, to ja ci mogę powiedzieć, niech ci Bóg będzie tylko miłości, żebyś się opamiętała. I poszła ze łzami w oczach. No i ja, trudno, jeśli ktoś toleruje, bo to jest grzech, to jest diabelstwo, ta muzyka, ona najpierw temu troszeczkę przeczytać, pomodlić się, a potem prędko to słuchać. To są skutki. I chciałbym tylko jedno powiedzieć, że po niej przyszedł taki młody człowiek. I ten młody człowiek był fanem muzyki rockowej i on tam miał takie różne, no wyznawał. On był, przygotowywał się do chrztu, nie był jeszcze ani 4 miesiące wierzący, bo pytałem pastora, ale mówił, przygotowuje się do chrztu wiary. On wszystko to, co dotyczy tej diabelskiej muzyki i tak dalej, wszystko zniszczył i tak dalej. Mówi, cały swój pokój miał wytapetowany tymi afiszami z tych różnych idoli rockowych i tak dalej. To wszystko zniszczył, nie? Pomodliliśmy się z nim, naprawdę z taką ulgą poszedł. Jak wyszedł, pastor mi mówi, wiesz, bracie, oni są narzeczeni. Z tym, że ona już 4 lata po chrzcie wiary, a on dopiero się nawrócił. Chciałbym powiedzieć, że ten człowiek dożył zbawienia i wiedział, że z tym nie ma nic wspólnego, że z tym nie może się łączyć. Są rzeczy czyste i nieczyste i my mamy pewne granice. Jeśli teraz my w zborach tolerujemy to wszystko, co jest niewłaściwe, to chciałbym powiedzieć, że Pan się nie objawi. I my tego autorytetu, my się nie możemy wtedy pociągnąć pod to słowo, które jest powiedziane eklezja, wybrani, którzy mają autorytet i są uprawnieni też do osądzenia czy odsądzenia takiej osoby. I ja, przepraszam, już, bo to było więcej niż 5 minut, robimy przerwę, żeby na następne jeszcze... Może się mi to uda skończyć, ale to jest taki temat, który może dlatego, że ja jestem stary, no mówię staromodny i tak dalej, i dlatego dążę do tego, że kiedyś było inaczej, ale ja chciałbym powiedzieć, że te wszystkie metody, to wszystko, co się wprowadza, nawet te najnowocześniejsze formy muzyczne i tak dalej, my wprowadzamy świat do zboru, a my mamy się temu przeciwstawić. Bo myśmy wyszli z tego świata. A jeśli chcemy metodami tego świata działać, to my wprowadzamy świat do zborów. I ten zbór nie jest już tym zborem eklezja, tym zborem świętych, tym zborem wywołanych. Ale jesteśmy wtedy taką mieszaniną i wtedy przeciwnik może dalej wśród nas działać. Ja przepraszam, że przeciągnąłem i jeśli będą jakieś pytania, to proszę bardzo, będę się starał w miarę poznania odpowiedzi.